Więc mamy rozkminy gameplayowo-fabularne. Tam ktoś zapytał o zimne jedzenie, bo nie słuchaj. Tak, zimną pizzę też uwielbiam. Wolę zimne niż ciepłe. Mam zimny bób. Absolutnie nie przeszkadza mi to. No hej. Żeby speedrunować grę. Tak, omijamy dużo rzeczy. Teraz tak, analiza cheatowizyjna. Jak to tak pisze? Przybliż, czytaj. Proszę. Umie się czytać, nie? Pani mąż się na mnie rzucił. Okej. No, takie z gatunku dramatic storytelling, że tam były dramaty kiedyś. Tak. Paradoksalnie możemy się pośmiać z Amerykanów. Tam większe problemy były, że moja córeczka złamała nogę, dostała $1,000,000 rachunku. W sumie tak. Nieźle. To tyle? Okej, ona przeładowała pewnie teraz tutaj ten skrypty. I pod R1 jest szybka zmiana broni na laser. Jest... O. To rozumiem, jest po prostu to z Railgun, który zabija wszystko. No dobra, to co tam? Niech nos wskazuje drogę. Nie? Nie. Ja myślę się więc, że tu... Tu byłyśmy, bo to była ciężarówka, więc tam chyba dalej drogi nie będzie. Tak? Natomiast tutaj... Nie lubię jak gra mi... No co ode mnie chcesz w sumie teraz? Hej. Nie wiem, gdzie możemy iść. Tak, możemy, w moim świecie można iść wszędzie. Nie wiem, czy tutaj byliśmy? Wchodziliśmy ten gdzie... Czy pociski się wbijają w śnieg jak strzelę? Jezu, tutaj pocisk to jest na wagę złota. Ciężko mi powiedzieć. Będzie jakaś okazja, to sprawdzimy. Jezu, nie znoszę tego. Mamy wrócić tu? Możemy iść tędy na przykład? Nie wiem, to jest jakaś taka półka, gdzie można wchodzić. To jest takie, idziemy tam, gdzie nie, faktycznie nie ma niewidzialnej ściany. Nie wiem, tu krzaki są z betonu? Krzaki są z betonu. O! Ciężarówka! Wiecie, z czym się to kojarzy? Ciężarówka, która ugrzęzła w śniegu. Życie już nigdy nie będzie takie same. Tu może wejdziemy, tak? Tu jest betonowa ściana. Żeby zrobić bałwana. Jakby się dało orła robić, tak? Powinno być osobny klawisz. O, jest momencik, dowiemy się. Jak to zrobić? Co zrobić? Tutaj. Może wejdziemy na tę ciężarówkę. Jezus, zwariuję, ale i co? Co scenarzysta miał na myśli? O Boże, dobra. Tędy. I... Że trzeba mieć dobrą wyciągarkę, trzeba. Że ma trwać 25 godzin. Nie, no długo. Omijam tutaj sekrety, bo wiem, że nie warto ogólnie. Udało się. Że Mensa się martwi. To nie jest... Kurde, to nie są takie... To są zagadki bardziej z tego, żeby wczuć się w... Mnie też. Poszukamy zapasów? Myśleć jak scenarzysta. Czy tam designer poziomu. Dużo bardziej bawi mi przeszukiwanie w Tarkowie już teraz. To jest takie, czuję, bezcelowe, puste. Puste to jest dobre słowo. Fajne jest to podziwianie budżetu, ale na przykład tak, nie ma żadnej fizyki. Tak? O, przepraszam, dobra. Aż. Dobra, tutaj przyznaję.
Niepotrzebnie szkalowałem. Czuję się strasznie. Tutaj zamknięte ten. A. Animacyjki otwierania oczywiście. Hej. Super. Mam tu alkohol. I kilka szmat. No, co się z tym robi? Proszę, baw się dobrze. Apteczka. A, przywraca średnią ilość zdrowia. Mam mogę mieć tylko 3. Wybierz apteczkę, przytrzymaj. Ja już nie chcę, już to zrobiłem. Już nie muszę tego robić. Chyba, że muszę. Okej, okay, zróbmy co gra chce, ale już to zrobiłem. Tak? I... W sumie, po czym stwierdzić, że jestem ranna? A, tam jest jakiś pasek tam do mnie. Załóż maskę. Jasne. Jezu, jakie paskudztwo. I ty teraz otwierasz ten, tak? I ty teraz otwierasz ten... skrypty. Pamiętaj. Nie mam ochoty strzelać ci w twarz. Kochana jesteś. Czyli domyślam się, do czego to zmierza. Ktoś teraz odkryje, że Ellie ma ludzkie moce. Tak? Sporo zarodników, czyli są tu od dawna. Okay. Uważaj na tych dłużej zarażonych. Ojej. To część supermarketu? Nie wiem. Myślisz, że nie jesteśmy wiem. Nad nim? Mam tylko 16 lat. Zejdźmy na parter. A apokalipsa była 20 lat temu. To jest jak ten mem, tak? Gdzie zaprosiłbyś kobietę na randkę? Nie wiem. Mam tylko 12 lat. Jestem tylko dzieckiem. Analiza? Coś wykazuje? Nic. Będziemy musieli ulepszyć ten zmysł. Ej, no co jest? Wlazłyśmy stąd. I co? Że dobrze, że filtry się nie kończą jak w metro. Tak. Tak, tak, tak. Jezu, przypomniało mi się PTSD z metra. Jest pan Stulejka, mówi o PUBG-u. Nie, no jest kryzys, no PUBG jest świetną grą. Był, tak. Ale technicznie to była porażka. Z radością o tym pogadam. Co w ogóle? Aha, świeci się. Myślałem, że jakieś jest ten opcja. Pożegnanie z generacją. No. Aha. No. Okej, muszę coś tu znaleźć jeszcze, tak? Czy nie, wróciłyśmy się do tego samego... Okej, Jezu, przepraszam. Teraz powiązałem fakty. Że coraz bardziej nie ogarniam, totalnie nie ogarniam, wkurzają mnie. Ej, serio. Co tu trzeba zrobić? Jest tu pomieszczenie? Tu pomieszczenie? Takie coś tutaj? Jezu, tutaj.
Kurde, szczerze, to w rockstarowym game designie nie podoba mi się zasadniczo tylko tyle, to jedynie konno. I wiadomo, że to jest przestrzeliwane, ale gra ma być strzelanką, natomiast teraz doceniam go. Czemu w powietrzu coś lata, a powinno już dawno osiąść? A, to lore się tak tego, no... Ono było wymyślane w chwilę, podejrzewam. Skrypty. Analiza. No dobra. Po cichutku. Tutaj wchodzi... Grzegorz Turnał ze swoim... flagierem. No to co? Zakładam, że klikacze... Już niestety nie można załatwić metodą na prostą gołotę. Aczkolwiek chciałbym. Musimy obczaić ich ścieżki. I tyle. Że po cichutku, po malutku. Znam ten wiersz, tak? Liście pieścił i się leści mdlał. Bardzo ładny. Brute force the game. Aha, że nie jest skuteczny. Okej, dobra. Dobra, czyli domyślam się, to jest ten poziom. Czyli oni nas widzą w końcu? Kurde. Czyli no, zgodnie z przewidywaniem. Dobra, czyli po prostu tutaj nie potrzebuję tam się odpisać, dlatego... Za bardzo się długo się bawiłam z nimi. Ale tak, tak, tak. Pierdy. Pierdy the game. Okej. Uważaj! No i co teraz? Sorry. Kupiłem się, jak się przytrzymać ten. Że gra od Czecha lepsza. Gra od Czecha była absolutnie super. Czyli tutaj tak, już pojawiła się reakcja na wychylanie i skradankę. Są buterki do wabienia i muszę sobie przypomnieć, jak oni to ogarniali. Tak. Animacja jak siądzie, to się nie ma. Dobra. Czyli klikacze jak na razie najgroźniejsze. Bo podejrzewam, że Polaków się będzie po prostu... Wystarczy szlak chuju w gęsiej skórki. Upewnijmy się, że reszta budynku jest czysta. A potem stąd spierdalamy. Czyli co, oni żyją w tym mieście, rozumiem. Chodzą na patrole, sprawdzają, skąd się spawnują te pieczarki.
Tylko w sumie... Skąd oni się pojawiają? Że żyli sobie ludzie i ten... Thank you for visiting Western. No... Kurde, tak szczerze, no ruskie post-apo chyba lepsze jednak. Że przeklina, no przeklina, przeklina. Eli, znalazłam drzwi. Pomożesz? Nie, nie, ja właśnie szukałem, wiesz co? Nie, ja wiem, jakiegoś tego z mutagenów. Mocno z kolan. Fiu, fiu, skład. Zrobię ci prezent. Chętnie go przyjmę. Piguły są, tak? Eli. Realistyczne, w aptece są piguły. Ale to powinniśmy mieć tych mutagenów na cały endgame. Ale nieważne, może się dać. Jeszcze sekundę. Czy teraz jest tutorial z granatnikiem? Masz. Dzięki. Mołotowy. Widzę, że już nie koktajl mołotowa, tylko taka luzacka nazwa. Shader wody w środku. Oho. W Half-Life jest coraz lepszy. R2 rzut. Brakuje jednej funkcji. Wypić. Co tam jest? Whisky? Uważaj z tym. Spoko loko. Jest spoko loko. To jeszcze nie koniec. Jest odblokowano schemat. Nie wiem, z tego korzystał. Będziemy ich mordować rękami, bo ten skrypt by chciał inaczej. Spoko loko, za ten tekst jest grama szacunek u mnie. Teraz wylosowało trudne. Czyli... Stoi tyłem? Chyba tak, gdy ktoś podstawił, żeby się skasować. Jeden grzybek obrany. Zostają trzy grzybki jeszcze, tak? Tak. Odgłosy coś znaczą. Uwaga, żeby się nie zdegowała. Że odgłos, że nie widzą. Tak, tak, tak wnioskuję. Widzą. Co?
Kurde, zobaczymy, czy na easy da się po prostu przejść bez myślenia. Bo już takie ciuciubabki. Ale jednak po domku w pocinkach te emocje czuć, że są nieprawdziwe. Nie? Ty przepchnęłaś mnie! Ej, AI, które cię wywala z twojego miejsca. Tego jeszcze nie było. To jest rewolucyjne. Kurde, to było fajne w latach 90. takie ten MGS-y, nie, ale... Teraz całkiem szczerze takie ziewundo się zrobiło. Bo to jest takie dojdzie, obróci. Szczerze to jest trota czasu, nie? Pójdę w lewo. A, dobra, liczę, że ten. Kurde, to znudzenie, powiem szczerze. A, bo to by takie. Trzeba by czekać 2 godziny się trzaść. Nie ma w tym zabawy. A, gra zapisała, aż tyle. No ale ten. Tak już, kurde, za bardzo mi się nie chce z tym cackać. Przyznacie, nie? Bo to jest fajne za pierwszym razem, ale za 10 będzie tak sobie. Czy dać łatwiejsze? Łatwiejsze coś zmieni? To jest takie, idę powoli, muszę iść na tym najwolniejszym trybie. Że powinny stać, by nie marnować energii. Ale ten, ja się zgadzam, tylko te arenki są takie sobie tutaj. Bo tam wszystko, te inne sekwencje, no okej, okay, ale to jest, kurde, to jest gameplay, game design starożytny. To się nie spodziewałem takiego nudziarstwa, powiem szczerze. Zobaczmy, czy mogę wyjść na szafkę i zrobić atak z góry. Chociaż... Nie mogę. Jezus, przepraszam. A! Ona sobie poradzi, spara dziewczyna. Nosem! Pan ma nos w masce, możemy jej. Okej, czy tutaj wystarczyło? Kolega wszystkich zabije. Któryś się rusza? Nie. Wiesz co? Żeby strzelić, oszczędzam na bossa. No, chłopaki nie uwierzą, ilu załatwiłyśmy. Okej. Okay. Chodźmy do kolejnego punktu i odpocznijmy. Zasłużyłyśmy. No. Okej. Okay. Kolejny punkt. Po prostu daliby strzałkę. Widzisz jakieś wyjście? Nie, to jest moje pytanie od początku. Nie, tutaj ten. Widzę wyjście, no. A no, kropkę widzę, tak. Ale patrzcie, to jest tak słaby game design. W sensie. Musieli dać tą kreskę, no bo tak to by... Nic z tego. Mam lepszy pomysł. Po prostu wypchniesz mnie przez dziurę w dachu. Przez dziurę w nosie. Jasne. Sorry, to takie latające dowcipy. Sami zrobili taką postać. Tak? Tu jest kabel. Głowę tam coś. Jaka bzdura. Gówno nie utrzyma, wiążesz linę, robisz węzeł, a nie, że utrzyma nas przez zaciśnięcie. Co za bzdura, kurde, przecież by cię, kurde, zastępowy zastrzelił. Co za głupota, BHP z dupy. Lewy wyceluj. A, minigierka. Okej, jak mam to rozumieć, no tak, przerzucę. No jasne.
I co teraz mam zrobić? Okej, wystarczy. No to wchodzę. Kto tak ustawia linę, żeby się nie podpinać, podciągać na nodze i rękę? Nie. Jak ona podniosła tę chłodnicę? Scenarzysta nie wie, co to jest. To był jakiś obiekt, bo daj takie coś. Jak tu będziesz, to uważaj! Nieźle wieje! Ależ wieje. Masło mogę? Wracając do bobu. Lubię ciepły bób, jak się doda masło. Zapomniałem o tym zupełnie. Ale wieje faktycznie. Coraz jakby złamała nogę. Daleko do tego punktu? Jest za następnym miastem. No to prowadź. Za następnym miastem. Nasrało tych miast. Szczerze powinny drzeć ryja, co nigdy nie będzie słychać. Kurde. Scenarzysta wziął forsę ewidentnie. Drugman, co? Zawracamy? Nie uda się nam. Już niedaleko. Na piechotę wyjdzie. Maleńka. Wiem. Jedź dalej. Nie mogli pewnie. Co się dzieje tam z ogonem tego konia swego? Dina! Dina! Kurde. No, gdzie jesteś? Był taki strasznie fajna postać w ulicy Zamkowej, na Halo Pagusu. Kurde, nas coś umiało. Dina! Mam wrażenie, że w kółko. Pojedziemy tam, nie? Dina! Eli! Dina! Eli! Eli! Dzięki Bogu! Eli! Dokąd jedziemy? Zaufaj! Lizu, znowu! Kobieto, jaką ci... Komunikacja, dorośli ludzie mówią, tak? Nie masz zaufaj, bo może masz głupi pomysł po prostu, tak? Nie byłyśmy tutaj już? A owiec dla koników? Coś takiego? Co ja tu mam zrobić? Powiedz mi szczerze, scenarzysto. Już dawno nie wiem, co tu się dzieje. Dokąd zmierzamy? Tak, czekamy tylko na śmierć. Aż zaatakuje nas ta głupia baba. A może nie głupia? Kolekcja butelek jest pełna. Chyba nikogo tu dawno nie było. Słynne ostatnie słowa scenarzystów. Muszę zobaczyć, co tam jest.
To było intuicyjne. A co my tu mamy? Cała ta elektronika. Jezu. To musiało być Eugenia. Na pewno? No jasne, nikt inny nie bawiłby się takimi bzdetami. Ale po co to przede mną chował? O kurde, Eugene był tajnym agentem. Był ostatni elektronik. Wiedział jak naprawić iPhone'a. Tak? Czemu tak sądzisz? Po czym, co tu jest tak... L obracaj. Co jest z drugiej strony? Jezu. Na stole coś jest z drugiej... Czytaj. 314, 314, czyli 8 po sumowaniu i 3 zera. Czyli 3 plus 1 daje 4. A są 3 zera. Dają 3 plus 1 daje 4. Obróć. Był świetlikiem? Służył z Tomim. Świetliki. Nie wiedziałam. No. Odwalali różne chore akcje. Son of a bitch. Na przykład? Mówił, że wysadził posterunek w denwerskiej strefie. Denwerska zginęło strefie. Trzech żołnierzy. I dwóch cywili. Jezu. Ja pierdolę. Mówił też, że razem z Tomim torturowali jakąś szychę z Fedra. Jezu, 3.14 to jest. Nie widzę Tomiego w takiej roli. Zdziwiłabyś się. Jak to? On i Joel robili różne rzeczy, żeby przetrwać. Tak, tak. Karta kolekcjonerska, nie obchodzi mnie to. Spójrzmy prawdzie w oczy. Gardzę z takimi znajdźkami bez sensu. To jest kurde upokarzające. To jest dlatego, żeby game level designerowi nie było przykór. Tak, żeby zobaczył, że ustawił dwie półki za sobą i fotelik. I tam daje kartę. I tu musisz bezmyślnie szukać. Tak? To jest dla kurde osób, które chcą mieć 30 godzin rozgrywki. Z 15, z czego te 30, nie, to jest kurde po prostu chodzenie bez sensu i lizanie ścian. To jest dla ludzi bez szacunku. Niech to umrze po prostu ten trend. Ile daje na 10 teraz? No takie kurde... Jak na emocje? Dla emocji się kupuje Life is Strange. Zabijanko jest przedpotopowe. Jest napracowanie, ale to jest kurde... No fajnie, że się namęczyli, ale kurde, spodziewałem się więcej po tym. Znaczy właśnie nie miałem oczekiwań, dobra, nie spodziewałem się więcej. O Boże... To Tommy i Eugene. Ale z nich dzieciaki. Co do licha? Światła, grzejniki... Musi być tu gdzieś jakiś agregat. Aquaman to jest przecież. Ruch kamery. Aquaman i ten drugi, ja tego drugiego nie znam. Odłóż. Dzieciaki, nie? Też nie wiem, co tam chodzi. Że Chad i Manner. Że w Doomie zabijało się fajniej. Absolutnie to jest jakiś... Kurde, nie wiem. Nie wiem, czemu mi tę grę sprzedają jako grę emocji. Znaczy, zawsze się można podniecać aktorstwem tym tutaj namalowanym. Tylko, że to jest cały czas podstawą, to jest chodzenie jak debil. I potem nudna arenka. No niestety arenki są... No to jest starożytność. Gearsy z roku 2005-2006. Tylko, że takie zaskradanie. Eugene, wróć do domu. Świetliki są zbawiali. Zostawił rodzinę i dołączył do świetlików. Nieźle. Eugene...
Nie powiedziałem tak ten. Bla, bla, bla. Obróć. To jest przecież Ron Jeremy. WTF. Po prostu... Okej. Okay. Ron Jeremy jest aktorem. Grał w... z kim on tam grał? Albo jak Krawczyk. Tak, zależy, tylko no, akcja dzieje się w Stanach, nie wiem. Więc, bardziej Ron jednak, nie? Ron Krawczyk. Zanim go odpalimy i się włączą skrypty. Że w Pogromcach Duchów grał. I że grał w teledysku Miley Cyrus. Grał Mario. O Jezu, minigierka, przepraszam. Dźwięko grał, uwielbiam. Animacje słodkie. Że Krawczyk był w Stanach. To prawda, Jezu, przepraszam. Zapominam, że Krawczyk ma zdjęcia z Edwisem. O mój Boże, starożytna technologia. Różnikarstwa. Jesteśmy 14 lat, nie, ile mamy lat? 18 załóżmy, tak? Jesteśmy w Stanach, więc hej, każde dziecko tam wie, jak sobie w szkole się tego uczą. Mhm. Stabilność, odrzut. Pojemność, luneta 6x obrażenia. Możemy zmniejszyć obrzut. Nie, nic nie chcę, jak damy X, obejrzyj, obracaj, przybliż. Wszystko w Daisy jest lepsze. W PUBG możesz sobie ulepszać broń. To już teraz nikogo nie podnieca. Ulepszenia. Nie, wcisnąłem, zacznie... A, dobra. Okej. Pistolet samopowtarzalny. Sprężynę uderzeniową. Skąd to dziecko to wie? Kurde. Tutaj kompensator. Celność, odrzut. A, pewnie kiedyś się to przyda, nie? Tylko tak jesteśmy na padzie, więc to jest przykrość tej gry. Że ładnie trzyma brońkę. No, BHP powinni zachowywać tutaj. Ciekawe, czy ich uczą jeszcze. Tak jest okej. Okay. Tak jest okej. Okay. Nie wiem, co robię, tak? Dobra robota. I have no idea what I'm doing. Mem z pieskiem. Okej, okay, rozumiem, że to jest wszystko po to... Nie, myślałem, że przestrzelić w kłódkę. Dobra. To co tam opowiesz, wielki nosku? No, cześć. Co tu? No hej. Eli, patrz na podłogę. Tu jest sporo rzeczy. Widzisz jakieś zejście? Nie tutaj. Podłoga się świeci. Jesteśmy w teledysku Michaela Jacksona. Nie, dobra. Jezu, i co scenarzysta miał na myśli? Tak? Zakładamy, że coś się przebija spod tego. Tak. I gdybyście byli scenarzystą, to co ja mam zrobić? Rozumiem, że muszę znaleźć jakieś zejście w dół, tak? Rozumiem, że nie będziemy rozwalać tych desek, bo szanujemy cudzą własność. Nawet pomimo tego, że ten człowiek już nie żyje. Jądro Ziemi. Oglądałem ten film, bardzo dobry był. Boże. Okej. Okay. To już wszystko, co mogłam, zrobiłam, się dobrze rozumiem. Dobra, dajcie mi podpowiedź, bo serio ten. Ktoś mówi, że wentylacją, żeby iść. No, co by znaleźć wentylację? Nie no, dla mnie to jest makabryczne. To jest po prostu... Nie znoszę tego myślenia jak level designer. Wiemy, że musimy wejść w podłogę. Nie możemy wejść tutaj, bo jest kłódka. Że L3 właśnie trzeba wcisnąć czy przytrzymać? Wciskam i nic się nie dzieje, bo na hardzie nie pozwala mi dać ten podpowiedzi. Że popukać po rurach.
Czekaj, ta wróciła się tam, tak? No nie sądzę, że my się Eli, Eli. Tu z tyłu coś jest. Tu z tyłu coś jest. O, ta. Boże. Ekstra. No chodź. Tak patrzę, czy coś zrobią. Co on tam ma? To na pewno pokój do seksu. Dlatego ci o nim nie powiedział. Ucieszyłabym się, gdyby to był pokój do seksu. Był taki samotny. Pewnie ma wielki telewizor i nie chciał się dzielić. Mam 80% pewności. 80? Wow. Zobaczmy, wow. Kto ma rację. Fajna gra do grania z rodzicami, nie? Albo... Nie, nawet... Cieszę się, że ta gra mnie wyręcza z cringe'u. To jest takie zagadnienie dla scenarzystów, jak gadać młodzieżowo. Nie jest już tak źle, ale... To nawet to nie jest zły suchar w sumie, no. O mój Boże. To ona zielska. Że piękny prezent na komunię, tak. To wiele tłumaczy. Oczywiście promocja marihuany. A w Stanach mają legalną. Jezu, zapominam o tym. Pewnie hehe, marihuana leczy wzrok, odrastają ucięte kończyny. Pamiętam to. Jak chodziły te marsze wojennych kolopi. Hej, ma tu jakieś kasety. Tańcząca z fiotami. Smash, Brandy, Scooch. Czy to... Dobar nosy. Ciekawy gust, Eugene. To jest po prostu... Jakbym miał księdza, który mnie odwiedza i mnie nie lubi, to bym taki scenariusz napisał. To jest cringe overload. Poruszymy wszystkie trudne tematy. O, ładne ten, soczewka się robi. Obracaj, przybliż, odłóż. O, nieźle. Nada się jeszcze? A zielsko się psuje? Dowiemy się. Czekamy, no tak. Aborcji jeszcze nie było. Jak tam pomóc? Nie, co tam jeszcze tutaj brakuje? Kurwa. Daj mi to. No tak, bo ty sobie poradzisz. Wiem, że temat Izraela będzie, więc ten, że no zespoileruję. To jest to serio. Tak. Pieprzeć to. Do reszty cię pojebało? Otworzyłam czy nie? Pachnie dobrze. Znaczy... Spędzimy tu trochę czasu, nie? Jesteśmy uziemione. Oddalam się od pato streamów. Na innych streamach jest alkohol. Używki u mnie jest bób. Mogę cię o coś spytać? Nie wiem, możesz? W skali od 1 do 10. Gdzie 1 to totalny syf? A 10 rozwala ci mózg. Jak oceniasz nasz wczorajszy pocałunek? Będę mlaskał. Czemu wciąż o tym rozmawiamy? Mówiłeś, że to błąd. Tak powiedziałam? Co ty robisz? Chciałam, żebyś oceniła pocałunek. Nie wiem. Ja dałabym 6.
6. Wow, no. Solidna 6. Okej. Okay. Było tam sporo ludzi. Tak, ale 6. Mm. Tak. Co? Naprawdę chcę wiedzieć, jak go oceniasz. Tak, Duda, ratuj. Nie sądzę. Jesteś niemożliwa. Czemu pan tej gry nie zbanował, panie Andrzeju? A ty, to niby co? Mam ochotę wyjść z powrotem na te śnieżyce. Nikt cię nie powstrzymuje. Oby ten był lepszy niż 6. No fajnie. Że mlaskam, wiem, bo mi to... Tak sobie radzę z cringe'em, jak mlaskam, przepraszam. Tymczasem Abby Golara wyruszyła ze swoim wiernym pistoletem na łów. Kenta, tak. O Boże. Moment, tu zrobimy cięciunio. Tak więc pierwszą scenę mamy za sobą. Fajnie. Myślę, co autorzy chcą nam przekazać. Tak. Tak tymczasem w Damaszku. Okej, okay, cięciunio dla tuberów. Mam nadzieję, że ten. Że wszyscy zadowoleni, nie? Tam znowu będzie, że ksentofon szerzy Sodomię. Sodomia the game.